Witam serdecznie. Dzisiejszy swój poradnik o fotografii poświęcę wywoływaniu RAW-ów. Wywoływaniu RAW-ów w darmowej aplikacji RAW Therapy. Czy taka darmowa aplikacja może nam zastąpić płatne aplikacje od Adobe? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy tak, jak w tej aplikacji wywoływałem swojego RAW-a, to zapraszam Was do oglądania mojego poradnika po krótkim intro. I właśnie przed momentem otworzyłem sobie konwerter RAW Therapy. Mam wyselekcjonowaną swoją fotografię, którą kliknę w jej miniaturkę prawym przyciskiem myszy i ustawię sobie profil neutralny, czyli taki, jaki wyszedł wprost z aparatu fotograficznego. I teraz przy pomocy dwóch klików przeniosę się z fotografią do edytora. No i co? I Waszym oczom ukazała się fotografia wykonana przeze mnie w 2016 roku na koncercie plenerowym Sylwii Grzeszczak. Fotografia została wykonana aparatem Canon EOS 600D z niepełną klatką i obiektywem od Canona stałoogniskowym EF 50 mm ze światłem 1.8. Jest to bardzo tani obiektyw, no i bardzo tania lustrzanka. I na wartości ISO w kadrze został wygenerowany potężny szum. Zaraz ten szum Wam pokażę. Ale zanim cokolwiek zacznę, to pokażę małą taką retrospekcję. Pokażę Wam maskę ostrości. Te obszary wyznaczone na zielono są ostre. Reszta jest już mniej ostra. Jest głębia ostrości, wynikająca z ustawień obiektywu i przesłony. Mam na fotografii obszary objęte niedoświetleniem i obszary objęte prześwietlenie. A więc ta fotografia wymaga naprawy, wymaga korekcji. Tutaj już biała plama, biała plama, biała plama. A więc to są obszary całkowicie utracone. I teraz jestem bardzo ciekaw, jak z tymi prześwietleniami zawalczy sobie RAW Therapy i jak będzie skuteczny. I edycję ekspozycji mogę rozpocząć od trybu automatycznego, a więc skorzystać z automatyki programu. Niech on mi sam ustawi ekspozycję. No, program tak ustawił ekspozycję, że pokazał wszystkie detale, ale jednocześnie pokazał ich aż za dużo. Zobaczmy, jaki jest kolorowy szum na fotografii. Scena została rozjaśniona prawie o 2 stopnie. No i ten szum przez to się jeszcze bardziej uwidocznił. A więc ja pójdę sobie trochę inną drogą. Nie będę korzystał z ustawień, można powiedzieć to, programowych, a indywidualnie podejdę do fotografii. Zresetuję ustawienia. I wszystko zacznę od tego, że całą, można powiedzieć, przygodę z edycją rozpocznę od próby niwelowania tych oto prześwietleń. I w tym celu włączę sobie opcję odzyskiwanie prześwietleń, aby tutaj patrzcie na policzek. Włączyłem opcję odzyskiwanie prześwietleń i jak widać już tutaj delikatna korekta powstała.
Teraz, żeby coś więcej odzyskać, no to muszę włączyć kompresję. I maksymalna kompresja w trybie, czy można powiedzieć przy metodzie mieszanie, to poziom 100. Zapytacie, skąd to wiem. Wiem to z RAFpedii. Warto sobie wejść do RAFpedii i poczytać na temat pracy z tym programem. Jak widać, mimo kompresji 100, no tutaj to prześwietlenie, czy te prześwietlenia nie zostały usunięte. Dalej one są. Co by się stało, gdybym sobie kompresję podwyższył poza wartość 100? Jak podwyższę na przykład do wartości 500, no to biały obszar, białe prześwietlenie zamienia się w takie szare prześwietlenie, a kolory ulegają przygaszeniu. A więc wracam do wartości 100. I z racji tego, że RAW Therapy ma kilka metod odzyskiwania prześwietleń, no to może skorzystajmy z innej metody. Zobaczmy, jak działa odzyskiwanie luminacji. No, odzyskiwanie luminacji działa trochę lepiej, no ale dalej prześwietlenie jest. Mieszanie koloru. Mieszanie koloru chyba działa tutaj najgorzej, bowiem dodatkowo tutaj jeszcze pojawiła się taka żółta obwódka na granicy białego i powiedzmy kolorowego. Propagacja koloru. A propagacja koloru dokonała cudu. Kolor się rozszedł w taki sposób, że zamalował nam to białe prześwietlenie na wartości 100. Zobaczmy, co się stało tutaj z tym prześwietleniem pochodzącym od reflektora. Tak było przed, tak jest z korekcją. Teraz mogę również kompresję podświetleń sobie podwyższyć. Zobaczymy, czy to będzie działanie zasadne i celowe. Jak podniosę, to ogólnie stłumię kolory. Może inny próg ustawię. Chyba 135 będzie ok. Teraz jak zniwelowałem sobie już prześwietlenia, to mogę bawić się korektą ekspozycji. No oczywiście korektę muszę podnieść na plus, ale nie na 2 stopnie, a powiedzmy na 1. A więc do takiego poziomu, żeby nie eksponować tych obszarów zacienionych, ponieważ tutaj jest mniej interesujące rzeczy dzieją się na tej fotografii, ale jednocześnie poziom widoczności detali jest dostateczny. Być może nawet jeszcze sobie skoryguję tak fotografię, że zwiększę jej kontrast i przyciemnię obszary ciemne, a rozjaśnię obszary w światłach. Korekcja ekspozycji na tym poziomie. Jeżeli chodzi o kompresję podświetleń. No, prawdę mówiąc, mogę zastosować jakąś delikatną kompresję podświetleń, no rzędu 10%. Ustawię sobie tak. Poziom czerni. To pozostawię bez zmian, ponieważ jest ok. No zobaczcie, co się stanie.
A więc wrócę do wartości takiej, jaka była. 50-50. Pół na pół. Jasność. Czy korygować jasność? Zostawię jasność na takim poziomie. Kontrast. Jak wiecie, kontrast robi różnicę pomiędzy jasnym a ciemnym. Kontrast na 15 sobie ustawię, a jasność może tak ciut pójdę na 2. Nasycenie. Nasycenia nie będę zmieniał, ponieważ są inne metody wpływania na kolor fotografii. Tu jeszcze dodatkowo w rezerwie mogę sobie wykonać mapowanie, a właściwie to dwa mapowania tonalne według krzywych. Ale na razie z tej opcji nie będę korzystał. Zostawię sobie to ewentualnie na koniec. I przejdę niżej. Cienie i podświetlenia. Włączę ten moduł. No i zobaczmy, co się stanie z prześwietleniami, z podświetleniami. No teraz można powiedzieć, ten światłocień został bardziej subtelnie pokazany i chyba taka wartość 61 to będzie optimum. Cienie. No tutaj cieni nie mogę rozjaśniać, ponieważ psuje mi to klimat całej tej fotografii. Szerokość tonalna, tutaj nie ruszam i przechodzę do następnego modułu. Mapowanie tonów. Mapowanie tonów zbudowało mi nowy kontrast na scenie, wyostrzyło detale. Jest to zjawisko akurat przy tego typu fotografii niepożądane. Zrezygnuję z tej opcji. Kompresja dynamiki sceny. Mogę ją uśrednić. Nie wygląda to dobrze na tej fotografii. Kolory zostały przytłumione. Uważam, że dotychczasowa dynamika sceny jest właśnie ok. Po co jeszcze ją ścieśniać? Winietowanie. Winietowanie na tych ustawieniach domyślnych może tutaj dać jeszcze lepszy efekt na fotografii, bowiem zaciemnia mi te rejony, na których mi nie zależy, a podnosi jasność tych rejonów, na których właśnie mi zależy. A więc jest, można powiedzieć, podkreślone to wszystko, co się dzieje w centrum fotografii. Filtr połówkowy. Filtr połówkowy i tutaj jego narzędzie do sterowania. Działa tak, że przyciemnia mi akurat tutaj teraz według tych ustawień górną część. Ja z filtru połówkowego nie będę korzystał. Regulacja kolorów w trybie lab. To jest bardzo subtelna metoda korygowania kolorystycznie fotografii, bowiem tutaj przy trybie lab możemy osobno pracować na poziomach jasności i osobno na poziomach koloru w dwóch kanałach A i B. No i zobaczmy, jak się przynajmniej tutaj w takich podstawowych założeniach z tym panelem będzie pracowało. Może podbiję kontrast. Światłość.
Może minimalnie tak ustawię. Achromatyczność to jest po prostu praca z kolorem. I mogę tego koloru odjąć w całości i powstanie mi zdjęcie black and white lub go trochę dodać i w ten sposób ożywić barwnie fotografię. Dobrze. To przebrnąłem przez wszystkie zakładki związane z ekspozycją. Teraz przejdę do zakładki szczegóły. I tutaj będę mógł dokonać wyostrzenia fotografii, a przede wszystkim to usunąć z fotografii szum. Ten szum kolorowy i szum inny. I żeby na przykład stwierdzić, jak ten szum wygląda, muszę się przełączyć do widoku 1:1. Tu jest szum kolorowy. Widać go dokładnie. Włączę narzędzie. I już na tych ustawieniach domyślnych szum został kolorowy usunięty w całości. Nie widzicie teraz szumu. Wyczyszczona fotografia. Mogę sobie tutaj jeszcze wybrać opcję wysoko. I na fotografii jest wygenerowany jeszcze taki szum w postaci drobnego ziarna w tle. Mogę to jeszcze wyczyścić, używając parametru luminacja. I tu taką wartość, powiedzmy 20-15, mogę ustawić. OK. Szczegółowość luminacji. No nie będę podnosił tej szczegółowości. Teraz zajmę się wyostrzaniem fotografii, a więc włączę sobie panel wyostrzający. On pracuje jako maska wyostrzająca. Tutaj są ustawienia domyślne stawione. Mogę włączyć narzędzie, które pomoże mi ustalić, co ma być ostre, a co ma być chronione przed wyostrzeniem. A więc maska wyostrzająca została włączona. To wszystko, co na białe, będzie wyostrzone. To, co wszystko jest kolorowe, nie zostanie wyostrzone. A jaki zakres będzie tego wyostrzenia, to sobie teraz go wybiorę. Mogę wyostrzać całą fotografię lub powiedzmy około 70%. O. I teraz zastosuję trochę większą siłę, przynajmniej ją podwoję. I postawię na taki próg wyostrzenia. Teraz mamy już wyostrzone fajnie postacie. Dodatkowo spróbuję, jak podziała mi na fotografię kontrast lokalny. No nie podoba mi się. A mikrokontrast? Mikrokontrast jest taki subtelny, delikatny. Redukcja szumów. Fajnie. No i powiedzmy, że fotografię mam już wyostrzoną, z usuniętym szumem. I przechodzę do następnego etapu, kolor. I tutaj sprawdzę, czy właściwie mam ustawiony balans bieli. I powiem tak, że balans bieli ustawiał aparat i aparat sobie dobrze
tym poradził, ponieważ mamy tutaj różne kolorowe światło i ten balans dzieli naprawdę dobrze dobrał. No powiedzmy, wskażę sobie przy pomocy pipety jakiś neutralny szary obszar, taki lekko zacieniony. No i minimalnie korekta została dokonana do poziomu 6486, a było tam 6700, a więc około 200 stopni w dół. Zdjęcie zostało ochłodzone i na takich ustawieniach fotografię pozostawię. Jeżeli chodzi o profile barwne, to profilem wyjściowym jest profil sRGB od RAW Therapy, a więc profil zgodny z profilem kolorystycznym mojego monitora, a zdjęcie będzie pokazywane przecież na monitorze. Pracuję w ogóle w szerszej przestrzeni roboczej Photo Pro, a fotografia została wykonana w przestrzeni Adobe RGB. No i ostatnia zakładka, transformacja. Tutaj nie będę wykonywał kadru fotografii, a ograniczę się do tego, żeby odszukać, czy mój sprzęt jest na liście dostępnego sprzętu w RAW Therapy, a więc włączę automatyczną selekcję. No oczywiście jest i aparat, i obiektyw, no i z tego tytułu program wprowadził korekcję sprzętową. No i faktycznie to by było wszystko odnośnie edycji fotografii. A teraz jeszcze przejdę tutaj do tej zakładki po lewej związanej z historią. Jak widzicie, tutaj w historii wymienione są wszystkie operacje, które dokonywałem. I dodatkowo mogę sobie jeszcze zbudować takie klatki kluczowe i szybko przenosić się pomiędzy pewnym etapem tworzenia swojej pracy. I może przejdę na początek. O, teraz i kliknę migawka pierwsza. Przejdę na koniec, migawka druga, a więc plusik. I teraz bardzo szybko będę mógł przełączać się między konkretnymi migawkami. OK. No i co? I moją pracę wypadałoby teraz zapisać. Zapisać do pliku, który będzie czytany na przykład przez GIMP-a. A więc wchodzę w zakładkę Zapisz. I wybiorę sobie format TIFF 16-bitowy. No i po pewnym czasie fotografia została zapisana. Teraz mogę opuścić już tryb edytora, przejść do przeglądarki, odświeżyć tutaj widok. No i ujawnią się dwa formaty tego samego zdjęcia. A na koniec to zaprezentuję Wam, jak fotografia jedna i druga będzie prezentowała się w przeglądarce plików od Windows. No i tak było przed. A tak jest po.
No i teraz sami możecie ocenić, jaką wartość przedstawia sama aplikacja Row Therapy, co ona potrafi, jak nam pomoże naprawić nasze rawy. Może nie posiada takich narzędzi, pędzli korekcyjnych, jakie posiada na przykład Lightroom, ale do użytku amatora lub entuzjasty fotografii na pewno będzie aplikacją przydatną. Zwłaszcza, że jest to aplikacja darmowa. A efekty pracy twórczej są tutaj nie gorsze niż w Lightroomie. No i tym oto stwierdzeniem zakończę swój dzisiejszy poradnik. Jeszcze na koniec powiem Wam tak, że jeżeli macie trudną ekspozycję i możliwość zapisu swoich zdjęć w RAW-ach, strzelajcie po prostu w RAW-ach i korzystajcie z tego typu aplikacji. A zwłaszcza wtedy, gdy chcecie zrobić jakieś ważne zdjęcie i właściwie go wyeksponować. A teraz już naprawdę z Wami się żegnam. Dziękuję za uwagę, poświęcony czas. No i tradycyjnie serdecznie Was zapraszam do odwiedzania mojego kanału na YouTube. Dziękuję za uwagę.